Cześć, witam Cię bardzo gorąco na kolejnej lekcji ze mną. Tym razem będzie to zasada indukcji matematycznej, część druga. W dalszym ciągu zajmujemy się zasadą indukcji matematycznej. Przypomnijmy sobie, t od n będzie to twierdzenie mówiące o pewnej liczbie naturalnej n. I przypomnijmy, jak działają te kroki indukcyjne. Pierwszy krok indukcyjny, sprawdzamy, czy nasze twierdzenie jest spełnione dla n0. Najczęściej to n0 to jest równe 1, ale czasem w zadaniach może być 2, 3 i tak dalej. Liczba naturalna, zaczynamy od tej najmniejszej. I drugi krok indukcyjny mówi o tym, że dla każdego n większego bądź równego od tego naszego n0 założymy sobie, że nasze twierdzenie jest prawdziwe dla n-ki i na tej podstawie wykażemy, że to twierdzenie jest prawdziwe dla następnej liczby naturalnej n plus 1. Tak działamy zgodnie z zasadą indukcji matematycznej, więc zapraszam do udowadniania twierdzeń przy wykorzystaniu tejże metody. Ciąg dalszy zapraszam. Na tym spotkaniu pokażemy sobie, że zasada indukcji matematycznej jest wykorzystywana również do twierdzeń związanych z podzielnością. I tu mamy taki przykład. Mamy wykazać, że dla każdego n będącego liczbą naturalną dodatnią, trójka dzieli 4 do potęgi n tej dodać 5. Czyli trójka jest dzielnikiem takiego oto wyrażenia bez względu na to, jakie będzie n. No, zrobimy to poprzez użycie oczywiście indukcji matematycznej. Czyli pierwszy krok nasz indukcyjny, pokażemy sobie, że jest to prawdziwe dla n równego 1. Czyli zapiszemy sobie t od 1, no bo 1 jest najmniejszą liczbą naturalną. No sprawdźmy. Trójka dzieli 4 do potęgi pierwszej, to jest 4, dodać 5, to jest 9. No zgadza się, trójka jest dzielnikiem dziewiątki. Dobrze, to teraz przechodzimy do drugiego kroku indukcyjnego i przypomnijmy sobie, że z tezy prawdziwej dla n ma wyniknąć teza prawdziwa dla n plus 1. Czyli zapiszemy sobie to profesjonalnie. Zrobimy sobie tak, założenie, czyli założenie to będzie to, że trójka dzieli 4 do potęgi n plus 5, oczywiście dla dowolnego n-a, będącego liczbą naturalną dodatnią, dopiszemy, naturalną dodatnią. No ale uwaga, zanim skonstruujemy tezę, to zastanówmy się, co to znaczy, że trójka dzieli 4 do potęgi n tej dodać 5. To znaczy, napiszę z tego wynika, że moje wyrażenie 4n dodać 5 będę w stanie zapisać w postaci 3 razy coś. Czyli jednym słowem, istnieje taka liczba p, będąca liczbą całkowitą. Można by się tutaj zastanawiać, czy wystarczy naturalna, ale obszernie można napisać całkowita, jest wtedy wystarczająco. Istnieje takie p należące do zbioru liczb całkowitych, że 4 do potęgi n tej dodać 5 będę w stanie zapisać w postaci 3 razy p. No bo wyobraź sobie liczbę podzielną przez 3, no niech ta będzie dziewiątka. Dlaczego się dzieli przez 3? Bo 3 razy 3 to 9. Dlaczego 12 się dzieli przez 3? No bo 3 razy 4 to 12. Dlaczego 15 się dzieli przez 3? No bo 3 razy 5 to 15. Czyli żeby była podzielna przez 3, to zawsze ta trójka musi być. Ale nie wiadomo 3 razy co, dlatego napisałam, że istnieje takie p, że to się da przedstawić w postaci 3 razy p. No dobra, no to teraz teza. Teza, jaką mamy wykazać, to to, że trójka dzieli 4 do potęgi n plus 1 dodać 5. Czyli też zapiszmy w innej postaci. Istnieje sobie takie s należące do zbioru liczb całkowitych, że 4 do potęgi n plus 1 dodać 5 będzie miało postać 3 razy s. No i dowód. No i będziemy musieli przeprowadzić dowód, wykazać, że tak faktycznie jest, że istnieje takie s. Będziemy musieli pokazać i znaleźć to s, jakiej ono będzie postaci, oczywiście korzystając z założenia. Popatrzmy sobie na nasze założenie. Ja może przepiszę to. 4 do potęgi n dodać 5 równa się 3p. Co byśmy byli w stanie z tego wyliczyć? No, na przykład 4 do potęgi n tej, to się równa 3p odjąć 5. Oczywiście jak przerzucimy. A dlaczego? Dlatego, że popatrz w tezie, jest 4 do potęgi n plus 1. Ja przepiszę 4 do potęgi n plus 1 dodać 5. I my mamy tak przekształcić, żeby nam wyszło 3s. Jeżeli chcemy to pokazać oczywiście. No dobra, skorzystamy z własności działań na potęgach. Mogę to rozbić na taką postać. 4 do n razy 4 do pierwszej. No i dodać 5, to się równa. Pamiętamy, że jak mamy takie same podstawy, wykładniki dodajemy, czyli to jest równoważne temu.
Dobra, to teraz ja za 4 do potęgi entej już wiem, co podstawić, prawda? Bo to sobie przekształciłam z założenia. Czyli napiszę 3p odjąć 5 i to razy 4, już nie piszę do pierwszej, dodać 5. To się równa. No to przekształcamy dalej, tu wymnażamy. Będę miała 12p minus 20 i dodać 5. No wykujemy, prawda, proste tutaj działania, 12p minus 15. Musimy mieć tą postać 3s. No to ja muszę tą trójkę wyciągnąć przed nami. A, akurat się da, oczywiście. Trójkę z 12 to będzie 4, no i p przepisuję. I tu z minus 15 trójkę to będzie tutaj minus 5. Naszym zadaniem było wskazać, czy istnieje takie s. No to popatrzmy, to 4p minus 5 to jest to nasze s. Czyli ja to mogę napisać, że to jest 3s, zgadza się, skoro p było liczbą całkowitą, no to s, napiszemy sobie po przecinku, też będzie liczbą całkowitą, no bo 4 razy całkowita minus 5 to jest dalej całkowita. Przypomnę, że zbiór liczb całkowitych tutaj albo oznaczamy literką c, albo oznaczamy literką z. Ja z przyzwyczajenia piszę c, ale to kompletnie nie ma znaczenia. Co kończy nasz dowód? Pokazaliśmy, że oba kroki indukcyjne są spełnione. Jeżeli taka ilość przykładów Ci nie wystarcza, potrzebujesz więcej tych przykładów, zapraszam Cię bardzo serdecznie na moją stronę internetową aikamath.pl, gdzie możesz dokonać zakupu pełnego pakietu kursu przeznaczonego właśnie elementom logiki matematycznej, czy też inny kurs zakupić i uczyć się ze mną od początku do końca. Zapraszam bardzo gorąco.